Dobry wieczór Państwu, to ja, pan Kurzuszek i znów na całe szczęście jestem z odtworzenia. To jest specjalne wydanie programu Codziennie Łobudubów Putina, które właśnie teraz zaczynamy. No, niestety, proszę Państwa, niestety, przed nami bardzo trudna rozmowa. No, po tym, co się wydarzyło we Włoszech, będę musiał Państwu wytłumaczyć, na czym polega demokracja. I nie... Cisza? Bo już słyszę, że Państwo mówią, że Państwo wiecie, że Państwo mieliście to w szkole. Nie. Nie. I jeszcze raz. Nie, proszę Państwa. Ja wiem, jakie Państwo oglądają programy. I na tej podstawie jestem w stanie stwierdzić, że Państwo nie wiedzą, co to jest demokracja. I na pewno nie wiedzą, co to jest prawdziwa demokracja. Żeby zrozumieć prawdziwą demokrację, proszę Państwa, naszą podróż zacznijmy od rosyjskich referendów, które się na terytoriach okupowanych Ukrainy odbywają. No bo cóż bardziej, proszę Państwa, cóż się bardziej kojarzy z demokracją niż dwóch rosyjskich żołdaków, prawda, którzy pukają do nas kolbą i mówią: zdrastwujcie, wy pójdziecie z nami. A nie, to zła bumaga. Zdrastwujcie, wy pójdziecie z nami w stronę lepszej przyszłości we wspólnej Rosji. No i tak, proszę Państwa, to wygląda. I to, że mają karabiny, to tylko pokazuje, że zrozumieli to, co zrozumiały także polskie i europejskie elity, że demokracji, proszę Państwa, trzeba bronić. Demokracji trzeba bronić, bo ona ma wielu przeciwników. Widziałem taką relację swoją drogą Ukraińca, jeżeli chodzi o te referenda, że przyszli ci żołnierze z jakimiś tam kolaborantami, dali tą kartę wyborczą i ojciec tego Ukraińca, który to relacjonuje, pyta tych żołnierzy i tych kolaborantów, czy może odpowiedzieć nie na to pytanie, to znaczy, czy chcesz przyłączenia swojego obwodu tam charkowskiego, donieckiego czy ugrańskiego do Rosji. I wiecie Państwo, co ci żołnierze odpowiedzieli? Oczywiście, możecie wpisać, co chcecie. Bo na tym polega demokracja. My i tak tych głosów nie będziemy liczyć. Więc możecie wpisać, co chcecie. I to jest piękne, proszę Państwa. Ale też swoją drogą, holenderska telewizja doceniła nowatorską ideę Władimira Putina. To znaczy, że rzeczywiście to jest coś, co może zmienić stosunki międzynarodowe. Wystarczy po prostu referendum, jakieś tam powiedzieć, że się przeprowadziło i zmienią się granice. Dlatego jeden holenderski prezenter telewizyjny zaproponował inne referendum. Zobaczmy. Дорогие жители Российской Федерации, наступило время. С 23 по 27 сентября мы проводим референдум, в котором вы можете голосовать за присоединение к Голландии. Ну и вы это, конечно, хотите. Перестаньте слушать лжи Путина. Он скрывает от вас, что исторически Россия принадлежит к Нидерландам. Наступило время объединиться. Наш король Вильям IV тоже ведь ваш король. Oczywiście, proszę Państwa, tam jest potem cała historyczna argumentacja, dlaczego to jest prawda, bo to jest kluczowe, żeby to po prostu no, miało ręce i nogi, tak, Ukraina jest częścią Rosji, tak samo Niderlandy. Ale zobaczcie, proszę Państwa, jakie to jest proste. Wystarczy powiedzieć, odbyło się referendum i bach, proszę Państwa. Te wszystkie obwody są częścią Rosji i wtedy Władimir Putin może powiedzieć... Wszystko przebiega zgodnie z moim planem. Jestem bezwzględnie inteligentny. W każdym razie trochę... Jedyne to trochę jest, będzie taki zgrzyt, jeżeli chodzi o tych żołnierzy, którzy wcześniej zdobycie metra kwadratowego terytorium okupowali mniej więcej jedną urwaną kończyną. I oni teraz powiedzą, czyli co, Iwan nie musiał umrzeć? Nie, zamiast bombardować tych Ukraińców, to mogliśmy od razu ich po prostu zapytać i oni powiedzieli, tak, my chcemy być częścią Rosji. Trochę głupio wyszło w takim razie. Swoją drogą, skoro mówimy o Holendrach, to i tych żartobliwości ich i kreatywności, to rzeczywiście to trzeba pochwalić, ale z drugiej strony było holenderskie referendum, wiecie Państwo, które było związane z Ukrainą. W 2016 roku 61% Holendrów zadecydowało, że nie jest za tym, żeby ratyfikować umowę stowarzyszeniową Ukrainy z Unią Europejską. Ale do tych rzeczy, proszę Państwa, lepiej nie wracać, bo to niepotrzebna jest mówić, niedobra, bo trzeba się skupić, proszę Państwa, na tym, co jest naszym najważniejszym zadaniem, czyli walką z prorosyjską prawicą, bo to jest wielkie zagrożenie. I tą walkę, proszę Państwa, prowadzi między innymi Komisja Europejska i Ursula von der Leyen, która, jak powiedziała, ma narzędzia w przededniu włoskich wyborów i wszyscy się oburzyli. Na tych, którzy się oburzyli, też się inni oburzyli, bo powiedzieli, że nie to miała Ursula von der Leyen na myśli. Ursula von der Leyen chciała mówiła tylko o pięknie demokracji, o tym, jaki to jest wspaniały system. Jak się posłucha całej jej wypowiedzi,
to się zrozumie, że ona jest demokratką z krwi i kości. Więc posłuchajmy trochę większego fragmentu tej wypowiedzi, za chwilę jeszcze do niej wrócimy. And that's the beauty also of democracy. We're sometimes slow, I know, and we talk a lot, I know, but that's democracy too. So we'll see if things go in a difficult direction. I've spoken about Hungary and Poland. We have tools. If things go in the right direction and people as a body that is always, where always governments have to be accountable to, play an important role. Widzicie Państwo, powiedziała, że ludzie, którzy jako ciało, to znaczy na tym polega demokracja, oni jako ciało i rządy muszą być odpowiedzialne przed swoimi wyborcami. Ludzie jako ciało mogą dokonać pewnego wyboru, no i naturalnie ten wybór jest, prawda, jakiś tam taki lub inny, prawda? I wtedy przychodzi komisja i mówi: pięknie, żeście wybrali, bardzo nam się to podoba, no ale ostatecznie, prawda? I co to jest, kurwa, w buczy? Także... no, będziemy musieli to naprawić po prostu. To jest trochę tak, jak, proszę Państwa, to, prawda, to jak w przedszkolu, prawda? Możecie sobie rysować, narysujcie sobie, co chcecie, ale potem się nie dziwcie, że jak przyjdziecie z tym obrazkiem do nas i nam pokażecie, powiedzieli: no bardzo fajnie, że się realizujecie, ale tutaj akurat źle to jest, także musicie to po prostu poprawić. Taka jest, proszę Państwa, prawda. Pani De Lazari, która, zapomniałem jej imienia, przepraszam, Polka, filozof, proszę Państwa, więc kluczowa rzecz, ja też jestem filozofem z wykształcenia, więc, że tak powiem, wielkie umysły, przyciąganie, te sprawy. Zadała pytanie Ursuli von der Leyen, bardzo ważne, jak to zrobić, żeby wreszcie w Polsce były takie władze, jakie byśmy wszyscy chcieli, a nie takie, jakie by chcieli Polacy. Zobaczmy. I'm Katarzyna De Lazari Radek and I'm a philosopher from Poland. And as you will know, Poland is a sad case. I'm almost 50, which means I remember 89 very well. And I'm seeing my country collapsing into catastrophe again. So my question would be, what such institution as European Union could do to help its citizens who don't like their politicians? Jak to zrobić? Jak pomóc obywatelom, którzy nie lubią swoich polityków? Może po prostu wyłączcie sobie telewizor albo zagłosujcie, nieważne. Ale proszę Państwa, więc narracja jest taka, jak dobrze rozumiem, że jest niebezpieczeństwo w Europie, bo te wszystkie prawicowe partie są prorosyjskie, jak na przykład PiS, który wcześniej był rusofobiczny, przed czym ostrzegali politycy Platformy Obywatelskiej, ale tak jak tłumaczyłem w innych programach, nie będę się w to teraz zagłębiał, proszę Państwa, wszystko się zmieniło. Nieważne. I teraz oczywiście, proszę Państwa, ci, którzy narzekają, tak jak pani De Lazari, na władzę w Polsce, oczywiście zawsze wiedzieli, w jaką stronę to wszystko dąży. To dąży, proszę Państwa, w stronę putynizacji Polski. Prawda? Czy tak było? W stronę wypadku. A komu to potrzebne? Komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Dlaczego? Zobaczmy wywiadu, którego ileś tam lat temu udzieliła pani De Lazari ze swoim tatusiem na temat Rosji, bo to jest piękne, proszę Państwa. Cała ich rodzina jest zafascynowana Rosją, choć różnią się nieco w ocenach Władimira Putina o greckich przodkach, fascynacji kuchnią chińską i zespole bałałajki z profesorem Andrzejem De Lazari, rusycystą, i jego córką Katarzyną De Lazari, anglistką i filozofem, rozmawia Joanna Leszczyńska. Córka mówi tak: zgadzam się z tatą, że Polacy nie rozumieją Rosjan, bo w ogóle trudno jest zrozumieć inną kulturę. Ale nie mam identycznych poglądów jak tata. Nie ufam Putinowi tak jak on, ale zdaję sobie sprawę, że tata jest dużo mądrzejszy w tej dziedzinie i generalnie wspieram go w tym, co pisze. A tata mówi tak: trudno powiedzieć, że ufam Putinowi. To nie jest sprawa zaufania. Traktuję Putina jako człowieka, który w danym momencie historycznym jest bardzo potrzebny w Rosji. To Rosjanie mają być zadowoleni z jego rządów, a nie Polacy. Poza tym widzę, jak się Rosja w czasie jego rządów zmienia, jak się lepiej ludziom żyje i rozumiem, dlaczego podoba im się ich przywódca. Tak samo jak rozumiem, dlaczego nasz przywódca tak wielu ludziom w Polsce się podoba. No właśnie, proszę Państwa, to jest... przecież to jest wszystko logiczne. Rosjanie mają być zadowoleni z Putina, a nie my Polacy. I co z tego jasno i wynika? Że z władzy w Polsce mają być zadowoleni, mają być zadowolona Ursula von der Leyen i Katarzyna De Lazari. Normalne, proszę Państwa, normalne, wszystko jest jasne. Zobaczmy, co odpowiedziała na to pytanie Katarzyny De Lazari Ursula von der Leyen, bo tutaj znowu odwołała się do pewnych demokratycznych, bym powiedział, wartości i to trzeba jej oddać. Zobaczmy. Problem we have with the Polish government is that we are deeply convinced that the independence of the judiciary
judiciary is no more given. This is tough, and therefore we use our legal tools, because in the very end, if you support the principle of rule of law, also the institution has to go by the rule of law. Because you said, what can we do to get rid of the government? This is not our task, that's the people, but we have to defend the rule of law in Poland. What are we able to do? Proszę Państwa, widzicie, to zadaniem ludzi w Polsce jest zmiana rządów, nie Komisja Europejska. Komisja oczywiście pomoże, zachęci, oceni, prawda? Ostatecznie do tego, prawda, została stworzona, żeby strzec traktatów, ale to ludzie sami muszą zmienić rządy. A komisja im pomoże. Ale pomoże im, oczywiście. Proszę Państwa, powoli musimy kończyć. Jutro też się zobaczymy. To był program codziennie u budowów Putina, a ja się nazywam jakoś tam. Do zobaczenia.